Pod Luboniem Małym wjeżdżamy na nowy odcinek drogi krajowej nr 7, czyli popularnej Zakopianki. Dwunitkowy tunel o około 20 minut skraca czas przejazdu pomiędzy węzłami Lubień i Skomielna Biała. Drążenie tunelu w kierunku Rabki Zdroju rozpoczęto 6 marca 2017 roku. Prace prowadzono z obu stron 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Do drążenia tunelu zużyto 180 ton materiałów wybuchowych, wykopano 600 tysięcy ton materiału skalnego. Na potrzeby budowy zużyto 190 tysięcy metrów sześciennych betonu i 48 tysięcy ton stali. Ekipy budowlane spotkały się wewnątrz masywu 23 października 2019 roku. Pół roku później przebito nitkę w kierunku Krakowa. Jego budowa w trudnym górskim terenie, skomplikowana i czasochłonna, trwała 67 miesięcy i kosztowała prawie miliard złotych. 12 listopada 2022 roku udostępniono kierowcom dwa tunele z pasem awaryjnym i dwupasmową jezdnią o 3,5 metra szerokości każda. To jeden z najdłuższych w Polsce tuneli o długości 2058 metrów, wysokości 4,7 metra z 11 wejściami ewakuacyjnymi. Przez rok tunelem na Zakopiance przejechało 7 640 329 pojazdów. Średnio prawie 21 tysięcy dziennie. Rekord padł w niedzielę 10 września 2023 roku, podczas której przez tunel przejechało 40 524 samochody. To do Zakopca! Zakopane to najwyżej położone miasto w Polsce, w województwie małopolskim, z siedzibą powiatu tatrzańskiego, leżące u podnóża Tatr z 27 tysiącami mieszkańców. To duży ośrodek sportów zimowych, nazywany zimową stolicą Polski. Nazwa Zakopanego wywodzi się prawdopodobnie od staropolskiego określenia karczowania lasu. Już w najdawniejszych czasach kopano górskie drogi i poszerzano w ten sposób naturalne polany, na których mieściły się górskie osady. Jeden z takich wykarczowanych terenów w okolicach dzisiejszych Krupówek stał się z czasem wioską i następnie miastem. Tak powstało Zakopane, czyli wykarczowane. Oficjalnie wieś Zakopane powstała w 1578 roku na mocy przywileju lokacyjnego wydanego przez króla Polski Stefana Batorego. Niestety dokument lokacyjny nie zachował się do naszych czasów. Przez kilka stuleci Zakopane było niewielką wsią. Większość nas najstarszych ulic i dzielnic Zakopanego wywodzi się od nazwisk rodzin, właścicieli pól, lasów, pastwisk, do których kiedyś należały te tereny. I tak, Bednarze pochodzą od rodu Bednarzy, Kasprusie od rodu Kasprusiów, Krupówki najprawdopodobniej od rodziny Krupowskich.
Również Giewont swoją nazwę zawdzięcza góralskiemu rodowi Giewontów. Pierwszą parafię rzymskokatolicką w Zakopanem założył w 1845 roku ksiądz Józef Stolarczyk, zapalony taternik, współzałożyciel Towarzystwa Tatrzańskiego. W 1899 roku zbudowano dworzec i otwarto linię kolejową łączącą Zakopane z Chabówką. Od tego czasu nastąpił niebywały rozwój gospodarczy i turystyczny Zakopanego. Prawa miejskie Zakopane otrzymało 18 października 1933 roku. Zakopane od 13 października do 16 listopada 1918 roku przez 35 dni było stolicą niepodległego państwa Rzeczpospolitej Zakopiańskiej, którego prezydentem był polski prozaik, publicysta, dramaturg Stefan Żeromski. Następnie Rzeczpospolita Zakopiańska została wcielona do odrodzonej po 146 latach zaborów II Rzeczpospolitej. Zakopane to oficjalnie najwyżej położone polskie miasto. Jego wysokość podaje się w zależności od tego, czy jako część Zakopanego liczymy Świnicę, której szczyt znajduje się w prostej linii ponad 9 km od centrum Zakopanego. Jeśli tak, to Zakopane leży na wysokości od 750 do 2031 metrów nad poziomem morza, bo tyle liczy sobie Świnica. W Zakopanem znajduje się również najwyżej położona kaczma w Polsce o nazwie Honielnik. Usytuowana jest koło wyciągu narciarskiego na polanie Szemoszkowej na szczycie Gubałówki na wysokości 1120 metrów nad poziomem morza. To lecimy, a hej przygoda! To do miłego.